Angelo! 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 Angelo rządzi. Angelo, jesteś naszym największym fanem. Angelo, daj jutro pokaz gry na powietrznej gitarze. Angelo, masz szansę wystąpić w naszym następnym wideoklipie. Jej, byłoby super. Słyszeliście? Śliniaki nazwali mnie swoim największym fanem. Ha! Znają moje imię. Hej, Angelo, śliniaki zaprosili mnie na pokaz gry na powietrznej gitarze. Jestem największą fanką śliniaków. Mam dla nich zagrać na powietrznej gitarze. Tak! I co wy na to, chłopaki? O, śliniaki mają mnóstwo największych fanów. Znaczy, że was też zaprosili na konkurs powietrznej gitary? No. Bomba w górę. Jutro odbędzie się gitarowa bitwa. Super! Wchodzę w to. Zatem niech zwycięży ten, kto najlepiej szarpie niewidzialne strony. Bohater powietrznej gitary. Żeby wygrać konkurs, muszę znaleźć dobry kawałek śliniaków. Na który się zdecydować? Ten jest niezły i w ogóle, ale na pewno wszyscy go wybiorą. To powinno być coś bardziej nieoczekiwanego. Za mało gitary. Za wolne. Za szybkie. O, za trudne. A, za skoczne. Umpa, umpa. Właśnie o coś takiego chodziło. Niezły beat, klasyczne gitarowe solo. To nie weszło na ich trzeci album. Co? Nie spodziewałeś się, że wybiorę ten kawałek? Właściwie Lola i ja też go wybraliśmy. Jeśli my troje na to wpadliśmy, to na 97% inni nie byli gorsi. To... może jednak zagram najnowszy hit śliniaków? Moja gra na powietrznej gitarze musi wyglądać realistycznie. Mam tu doskonały rekwizyt do ćwiczeń. Starą gitarę taty. Jest tylko jeden mały problem. A! Zostaw moją gitarę! Nawet nie patrz na moją gitarę! Odczep się od mojej gitary! Wiem, co kombinujesz! Widzę myśl kiełkującą w twojej głowie. Jest w niej gitara! Nie będziesz mi... Przestań! Już kapuje cię? Najowisza, co robisz? O, czekaj, pokażę ci, jak się gra. Nie, dzięki, tato. Sam to jakoś rozgryzę. O, nie maruć, siadaj. Pokażę ci kilka chwytów gitarowych, a nie judo, wiesz. O, rety, czarno to widzę. Najpierw trzeba włączyć piec. O, tak. Słyszysz, jak brzęczy? Tato, tato, tato! Nie potrzebuję pieca! Co ty gadasz? Przesterowanie, podgaśnianie, to basy. Średnie dźwięki, wysokie... A ten pedał to prawdziwe serce i dusza rock'n'rolla! Poezja! Ha! Kocham gitarę! No, ale nie aż tak, jak uczenie mojego syna gry. Tak, dzięki, tato, rozumiem, rozumiem, rozumiem. Super. No, przejdźmy do lekcji numer 2. Ułożenie rąk na gitarze. Patrz uważnie. Coś mi mówi, że to będzie najdłuższa lekcja gry na gitarze w historii. Oszczędzę wam bólu. Dłużej już nie wytrzymam. Tato, pokażesz mi coś trudniejszego i szybszego. Mam zaszredować? No dobra, patrz i ucz się. I lekcja skończona. A to świetna okazja, żeby pokazać ci, jak wymienić strunę. Yo, ziom! Rób to, co ja i zostań powietrznym gitarzystą! Jesteś gotowy? Zagram w powietrzną gitarę śliniaków. Miodzio! Najlepszy sposób, żeby załapać niepowtarzalny styl gry śliniaków. O, ustanowię rekord. I wiatrak! Świetnie!
A teraz ślizg! Tak! Skok z wykopem i obroci! Tak! Doskonale! O tak! Wymiatam! Nikomu nie uda się pobić mojego wyniku! Rządzę! Co? Ethan? No nie, to chyba jakiś żart. Dobra, dobra, tylko bez paniki. Może Ethan nie zgłosi się do konkursu? Oczywiście, że będę. Uwielbiam grać w mistrza powietrznej gitary. Pokazać ci coś? Dobra, czas na plan B. Jesteś pewien, że nie mamy szans? Jasne, chyba że połączymy nasze siły. Tylko czy to jest dozwolone? Sprawdzę regulamin. Zaraz. Nie jest zabronione. Wchodzę w to. Ja też. Ale konkurs jest już jutro. Zdążymy opracować jakiś numer? Pewnie. Wszystko się da w 20-sekundowym klipie. No dobra, jeszcze raz od początku. Tym razem staniemy twarzą w twarz z jury, panem Bąblem i Królikiem. Odbiło? To ma być jury? Tylko oni jeszcze nie śpią. Ej, Lola! I to ma być wiatrak? Ślizg wykonuje się na kolanach, a nie na łokciach. Co? Au, Lola! Nie słuchaj tego, co robisz, Lola? Przepraszam, ale to jury mnie stresuje. Jak pomyślę, że jutro wystąpimy przed śliniakami, to mi słabo. Nie przejmuj się, Lola. Wszyscy jesteśmy zmęczeni całonocną próbą. Trwała dłużej niż 20 sekund? Złapmy chwilę snu przed konkursem. Za 5 druga? Zabawne. Konkurs zaczyna się za 5 minut. Konkurs! Konkurs! Zapomniałem nastawić budzik! Szybko! Powódka, spóźnimy się! No nie! Jesteśmy ostatni! Kurczę, nie jest dobrze! Ha! Żebyś wiedziała! Jeszcze zanim wystąpicie, jury wybierze zwycięzcę. Albo damy takiego czadu, że szczeny im opadną i odeślą resztę. Haha, chciałbym to zobaczyć. Następny. I co, a nie mówiłem? Wszyscy wybrali ten sam kawałek. Ma być gitara, a nie perkusja. Następny. Dalej! Następny! No to mamy zwycięzcę! Jasna sprawa, ziom. Ostatni kandydat może już sobie darować. Słyszeliście? Już podjęli decyzję. Pozamiatane, stary. Takiego numeru jak nasz jeszcze nie było. Zaraz zmienią zdanie. To jest dobry kawałek. Lubię go. Tak jest. Dajemy do pieca. Hej, Lola, co się dzieje? Świniaki, oni tam są. Gapią się. Nie patrz na nich. Lola, wyobraź sobie, że to pan Bąbel i Królik. Ale śmiesznie wyglądają. Czadowo! Zwycięstwo mamy w kieszeni na 100%. Bez dwóch zdań. Na bank rozbiliśmy gitarowy bank. Cokolwiek to znaczy. Najlepszy pokaz gry na powietrznej gitarze dał...
Ten ziom w czerwonym! Rządzę! Juhu! Co? O nie! Okradziono nas! Tak! Ale występ tych tam ziomali podsunął nam pomysł! W naszym następnym klipie chcemy mieć grupowy pokaz gry na powietrznej gitarze. Wszyscy wystąpicie! O, spełniło się moje marzenie! Angelo, dziękuję! Ty to masz łeb, Angelo. Trudno zaprzeczyć. Wersja polska, studio Benedix Film Factory.